Na żółto-czerwonym tle klawisze pianina, wyżej tuba i napis Remont Pomp i Mikołaj Trzaska, CSW Łaźnia, Nowy Port, transmisja na żywo o godzinie 18.30. Scena oświetlona delikatnym czerwonym światłem, na środku stoi długi stół przykryty czarnym obrusem, obok poustawiane są krzesła, na stole stoją rozmaite naczynia, wśród nich są m.in. szklane butelki, metalowe miski, czajnik i kieliszki wypełnione wodą. Na scenę wchodzą muzycy zespołu Remont Pomp. Jest ich 8. Mają na sobie białe koszule i ciemne kombinezony. Siadają przy stole. Za nimi wchodzi Mikołaj Trzaska. W ręku trzyma saksofon. Siada na uboczu. Na scenę wchodzą także dwie kobiety i mężczyzna. Są ubrani na czarno. Stają na środku. Witają gości. Kobiety to tłumaczki języka migowego oraz języka ukraińskiego. Z gośćmi wita się także jeden z muzyków. Rozpoczyna się koncert. Artyści grają na bębnach, marakasach, a także na poustawianych na stole naczyniach. Wodzą palcami po krawędziach kieliszków wypełnionych wodą, innym razem używają smyczków lub pałek. Grają również na cymbałkach, balafonie, gitarze, tamburynie i fletni składającej się z szeregu drewnianych piszczałek. Artyści wypowiadają się pomiędzy kolejnymi utworami, zamieniają się miejscami, podają sobie kolejne instrumenty. W czasie przedostatniego utworu jeden z muzyków Remontu Pomp podchodzi do Mikołaja Trzaski. Wspólnie grają na saksofonie. Na koniec artyści wstają i kłaniają się. Schodzą ze sceny. Dobry Państwu. W imieniu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia chciałbym Państwa serdecznie powitać ze sceny, na której już za moment wystąpią Remont Pomp i Mikołaj Trzaska. Доброго вечора. Щиро вітаємо вас від імені Центру сучасного мистецтва Лазня зі сцени, на якій за хвилинку виступить гурт Remont Pomp і Mikołaj Trzaska. Концерт відбува się в рамках 10-ї едиції фестивалю «Культури без бар'єр». Концерт відбувається в рамках 10-го фестивалю «Культура без бар'єр». Remont Pomp повстав в 2003 року. Гра музику етнічну, awangardową i improwizowaną. Odkrywa także przestrzenie muzyki eksperymentalnej, grając na nietypowych instrumentach, na co na pewno zwrócicie uwagę. Гурт Remont Pomp powstał w 2003 roku. Grają muzykę etniczną, awangardową i eksperymentalną. Grają na duże, niezwykłych instrumentach, jakie zresztą pomijacie za chwilinkę na scenie. Mikołaj Trzaska, saksofonista, klarnecista basowy, kompozytor, jest ikoną jazzowej awangardy w Polsce. Mikołaj Trzaska to klarnetyst, saksofonist i prosto legenda polskiej awangardy i muzyki jazzowej. O dostępność dzisiejszego koncertu dbają tłumaczka polskiego języka migowego Ola Szalek-Palmowska. Dostępność tego koncertu zabezpieczyć wam przekładaczka polskiej mowy gestów Ola Szalek-Palmowska oraz tłumaczka języka ukraińskiego Olga Gulińska i przekładaczka ukraińskiej mowy Olga Gulińska. Dziękujemy również miastu Gdańsk za sfinansowanie projektu Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Дякуємо також місту Гданськ за фінансування цього проєкту «Ревіталізація нового порту». Поздравляємо również widzów і słuchaczy трансмісії наживо. Życzę вам miłego, pełnego muzycznych wrażeń вечора. Вітаємо також і передаємо вітання нашим глядачам та слухачам, які нас дивляться онлайн, наживо, і życzymo гарних музичних вражень.
Witam Państwa po raz kolejny. Remont pomp i zapraszam do wysłuchania pierwszego utworu. Dżanga. Witam was jeszcze raz i zapraszamy do wysłuchania pierwszej piosenki, pierwszego utworu Dżanga.
spektakl. Też jest spektakl, który się nazywa Romeo i Julia. Także jest spektakl, jaki nazywa się Romeo i Julieta. Twórcą tego spektaklu jest Teatr Razem. I reżyserem tego spektaklu jest Teatr Razem. Teraz następny utwór. I następny utwór. Jutro jest premiera, a pojutrze jest spektakl. Zawtra w Teatrze Szekspirowskim. Zawtra w Teatrze Szekspirowskim będzie premiera, a pisle zawtra także będzie jeszcze jeden spektakl. Thank you.
Ja może jeszcze raz w imieniu zespołu chciałbym podziękować za zaproszenie na festiwal. To bardzo miło, że mogliśmy tutaj zagrać, możemy grać. Ще раз від імені цієї всього гурту фронтмен хотів би подякувати, що можуть виступити на цьому фестивалі. Dziękujemy też łaźni. Tutaj graliśmy, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, graliśmy w tamtym właśnie w salce. Z 10 lat temu, jak wydaliśmy pierwszą płytę, jeszcze z Majkiem Majkowskim, także fajnie znowu tu wrócić. I dziękujemy jeszcze raz łaźni za to, że można było tu powrócić się z 50 roków takiej przerwy, kiedy pierwszy raz tu grali. A 3 grudnia już możemy Państwa też zaprosić na premierę najnowszej płyty nagranej, oczywiście też z Mikołajem Trzaską i z Adamem Żuchowskim. Także już dzisiaj zapraszamy 3 grudnia do Żaka. A 3 grudnia odbędzie się też koncert z Mikołajem Trzaską w Żaku. Tomu zapraszamy się Siro też na ten koncert.
Chciałem powiedzieć, że zagramy ostatni utwór, który się nazywa Volunteers Retrospection. Zagrajmy już ostatni utwór na dzisiaj, Volunteers Retrospection. I teraz wystąpi kapitalny saksofonista zespołu Remontu Pomp, Skiba Jan. Jan Skiba. Tak, i za chwilę wystąpi saksofonista Remontu Pomp. I ja chciałem powiedzieć coś od siebie. Chciałem powiedzieć, że mam okazję i zaszczyt występować ze swoim remontem pomp. Mikołaj Trzaska się wicowy, chodzi dodać, że to dla niego wielka cześć występować razem z hurtem w remont pomp. Jakoś to jest 11 lat. Wrze 11 roków. I chcę powiedzieć, że to zaszczyt. I to wielka cześć, jeszcze raz chcę to powtórzyć. I skoro już trzymam mikrofon, to chcę powiedzieć, że zawsze taki koncert jest raportem mniejszości. I jakże trzymaję mikrofon przy sobie, to chcę powiedzieć, że takie koncerty to zawsze taka, taki, tak, to taka możliwość zaznaczyć mniejszość, jaka jest, jaką ważne pokazać. I dlatego, że to jest zespół bardzo samodzielny, samodzielnie myślący. Każdy z tych muzyków myśli bardzo samodzielnie. To musi wejść cały hurt, więc duże, jakby samowystarczalny i każdy z tych muzyków samowystarczalny i rozumiejący i wyczuwający. I dlatego my też musimy być samowystarczalni, dlatego że każdy samowystarczony człowiek jest mniejszością. I to my też musimy być samowystarczalnymi z samodzielnymi i tak. Ale mówię dlatego o tym, przepraszam za moje moralne jakieś takie podejście, dlatego że jeżeli będzie nas w mniejszości tyle, to się nie damy. To mało mówię o tym, to musi, jak się nas będzie taka mniejszość, ale my będziemy taki odważni, to my nie propademy. Dziękuję jeszcze raz.
Wojciechowska! Asia Świeczkowska! Miriam! Janek! Jarek! Sebastian! Magda! Jacek! I Wojtek! Thank you.
telefonem tam, no. Co tu za ja dobrze, przepraszam, włączam go, wyłączam. To sorry, to my się bawimy telefon. Teraz już powinno być ten. O. Jesteśmy. Mikołaj Trzaska. Zespół Remont Pomp. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Mosirowi, całe serce. I na wspólny koncert zapraszamy 3 grudnia do Żaka. I na wspólny koncert zapraszamy 3 grudnia do kina Żak. Ja bym jeszcze chciał Państwu serdecznie podziękować za ten dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że muzycy rozgrzali Państwa, ponieważ, no jak widzimy, troszeczkę atmosfera chłodna, także... Jeszcze raz dziękujemy za wieczór. Spodziewamy się, że nasi muzykanty rozegrzali Was, bo trochę chłodno. Dziękuję w imieniu oczywiście Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz Fundacji Kultury Bez Barier. Także do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy w imieniu Centrum Współczesnego Mistrzostwa Łaźnia, Kultury Bez Barier. Ta do zustrzeci niebawem. Na białym tle logotypy Łaźnia 2 Nowy Port, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, Edukacja do Kultury Gdańsk, Festiwal Kultury Bez Barier. Koncert odbywa się w ramach 10. edycji Festiwalu Kultury Bez Barier. Projekt realizowany w zakresie zadania Nowy Port w Centrum w ramach kontynuacji projektu Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku dofinansowanego ze środków miasta Gdańska.